Dzień dobry, witajcie, powracamy, mamy nowe informacje o Poppy Playtime, także zapraszam, nowe postacie się pojawiły, będą też wasze komentarze, lecimy z tym, dzisiaj późną wieczorową porą, ale myślę, że warto, zostawmy lajeczka tutaj dla Luma Yuso, wy też mi zostawcie lajeczka i lecimy. Miła atmosferka, będziemy sobie rozmawiać o wszystkich tych waszych komentarzach, waszych propozycjach. No i zobaczmy, co wszystkie nowe oficjalne postacie Nightmare Creatures zostały w końcu ujawnione, czyli mamy już wszystkie. O! To mi się podoba. Mamy Baba Chops, tak jest. Tylko zastanawiam się, no bo on jest na okładce, ta ona, czy ten. Jezowcą jest jedną z grupy, w której już pokazało, czyli pokazały się, nie, te zabawkowe postacie. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. I ona poluje na te inne zabawki, jak widać. Nieźle, nie? I tu ma symbol czaszki i lubi polować. Dzięki temu będzie jednym z najbardziej niebezpiecznych antagonistów. Pytanie, czy to ona będzie tym głównym antagonistą? Ja dalej śmiem wątpić. Ikiliki. To jest kolejna postać. Ten toksyczność, nie? On ma. Jest żabą zatrutą strzałką, a jego symbol zagrożenia biologicznego na wisiorku może oznaczać, że będzie toksyczny. No to ładnie. No to wiemy akurat, tak? Mamy też Rabi Baby, oczywiście. Pamiętacie wszystkie postacie? Znacie na pamięć w ogóle? Jest hondurańskim białym nietoperzem z symbolem kropli krwi. Jest plotką. Ojejku, no nie toperz, nie? Tak się utożsamia, że akurat pije krew, nie? Jak Dracula. Alistair Gator. Tu ma kostki. Jest aligatorem, symbol skrzyżowanych kości i leniuchem. No to jak jest leniuchem, to będzie cały czas leżał, nie? Simon Smoke. On chyba to jest ten chciwy, nie? Ma symbol... A nie, on był tym takim... Jest smokiem, symbolem Dorale, jest tłumakiem wobec innych? A, w sensie, że on dokucza innym. Jest takim łobuzem, bully. Mamy też pana Poe. I chyba to nie jest raczej nawiązanie do Poe, tego ziemniaczka. To kruk z symbolem chmury, gromów i jest tak jakby jak Baba Chops, z którym lubi polować. O, czyli on jest podobny. Mamy też Ratatouille, Tuli. Jest szczurem z symbolem kości ryby, zbiera wszelkiego rodzaju żywność z odpadów, jest pięknym, jest głodnikiem, tak? Czy tam Chatterbox, to on chyba czatuje, gadułą. No i mamy Magi Mako, czyli to jest ostatni rekin, ostatnia postać, jaka została ujawniona. Jest rekinem i to jest ona, symbolem zęba rekina, jest jedzenia tak samo jak Piki Biki. A, ona kocha jeść, food lover, źle to było przetłumaczone po prostu. W każdym razie żaden z nich nie będzie głównym złoczyńcą, ale może mieć jedną z tych dwóch nowych nazw obecnych na stronie znaków towarowych. Czyli ja wam mówiłem, dobrze. Głównym złoczyńcą, głównym antagonistą będzie ktoś inny i to będzie chyba dalej to połączenie tych wszystkich zabawek. Słuchajcie, no to miałem nosa, dobrze mówiłem. Doi the Dogman. No jest parę postaci, tak? Strona internetowa ARG jest w końcu dostępna pod tym linkiem. No to się będzie odkrywać, słuchajcie, nowe sekrety i ciekawostki. Strona działa. Jednakże nie możesz dostęp... Nie można tam dostać się, nie? Command not found, czyli komenda nieznaleziona. Dźwięk komputera. Albo jakiejś maszyny, nie? Czyli będziemy mieli jakieś nowe ciekawostki, jakieś nowe sekrety i zagadki do rozszyfrowania, ale super, bardzo mnie to cieszy.
No naprawdę, jest naprawdę dobrze. No to co? Wasze komentarze. Zapraszam, Brod, nagrasz Unplugged i CV Factory. Sprawdź sobie, będziesz pod wrażeniem. Powiesz na 100%, robi wrażenie. Dziękuję ci, najdroższy pomocniku. Sprawdzę sobie to oczywiście. Dziękuję. Ej, Baba Chops po polsku jest kotlet babuni. W sumie dobre elo. Chopsy to są kotleciki, no. W sumie Baba Chops, dokładnie. Fajnie, że mamy nowego critera. Breloczek Tuli kojarzy mi się z kotem. W trzecim chapterze są Smiling Critters, w czwartym chapterze będą Nightmare Critters, a w piątym pewnie będzie jeszcze inne Critters. Nie no, raczej chyba już Crittersów nie będzie, natomiast ciekawe, kim będzie ten główny antagonista, główny przeciwnik. Myślę, że dalej to będzie postać, która będzie połączeniem innych. Ratatuj w Poppy Playtime. Wiesz, że chyba teraz powiedzenie Skibidi Sigma będzie cię prześladować? No chyba tak, Sigmy Skibidi. Z The Amazing Circus. 25 stycznia 2025 roku, miesiąc, dzień wydania rozdziału 4, mój drogi, nie Dreams, tylko Dreamks, czyli Dreamx, tak, dokładnie. A czemu Dreamx? Dreamx. Albo Dreamx, no X to po polsku masz, to łączysz wymowę angielską z polską, no dobra. Ja myślę, że każdy Nightmare Critters jest wrogiem jednego Smiling Critters, na przykład Bobby będzie wrogiem tego smoka, bo jej zależy na miłości, a mu nie na pieniądzach. No ciekawe, jak oni to rozstrzygną, bo jak wiemy, Smiling Critters jeszcze żyją. One nie zostały jakby pokonane, nie? Mam dziś urodzinę, wszystkiego najlepszego, pomocniku. Miniaturka z myszką wygląda jak królik. No, w sumie racja. Albo nietoperz taki szary. Myślę, czy mysz Tuli będzie tak gadłą, no i będzie nam dokuczała. Może ta myszka, Miki, zbierała dla niej jedzenie, albo Tuj i mysz i Catnap, Tom i Jerry normalnie, Catnap i Tuli. Zagraj straszną grę Minecraft z Palionem. To znaczy z Palionem raczej nie zagram, on chyba by nie chciał ze mną grać, nie wiem. Nie mam kontaktu do Paliona. Dziękuję, Patryku, za tak wiele komentarzy. Brod, mój panie, przepraszam cię z całego mojego serca, a tyle komentarzy napisałem pod ostatnim filmem. Nie, no spokojnie. Dwa wystarczą na film i jest okej. Brod, przeczytaj żart o Baba Chops. Baba Chops ma 4 litery. Chips. Okej, suchy ten żarcik. Oliali, pozdrawiam serdecznie, dzięki za komentarzyk. Można liczyć na komentarz do tego, co się odwaliło na oficjalnej grupie YouTuberów od Poppy Playtime Hejtaza. No muszę, panie Jan Wymanski, muszę to obejrzeć w końcu. Dzisiaj miałem złą sytuację z kanałem, ale udało mi się go uratować, więc nie miałem tak dużo możliwości, ale jutro może obejrzymy ten film Hejtaza. Baren Rad. Ej, z tego co widzę i z tego co wiem, napisał tę datę w komentarzu, chodziło o to, że to była data premiery, w którym wyjdzie Poppy Playtime. O, widzisz. Ej, Kazuch jest najlepszym YouTuberem. No to skoro tak mówisz, to tak musi być. Dziękuję wam bardzo za te wszystkie komentarze i pozdrawiam serdecznie.